Wczoraj podano dwa terminy wyborów samorządowych. Donald Tusk na tej swojej konferencji podał, że będzie to 7 i 21 kwietnia. Jak wyobraża pan sobie kampanię bez udziału Zbigniewa Ziobry? Bo jak rozumiem, pan sam opowiadał o tym w swoim twecie, że jest na tyle ciężko chory, że, no, że dlatego nie pojawia się publicznie. No. No tak, jak to jak będzie wyglądało? Pan minister walczy w tej chwili z bardzo poważną chorobą i wyłączył się na jakiś czas do momentu powrotu do zdrowia, z życia politycznego. No na pewno to jest tak. Ale jak rozumiem, jest to na tyle ciężka choroba, że trudno się spodziewać, że to będzie, że to się stanie na dniach, że nie, nie, że to się... Że mogę panu gwarantować, że nie mam żadnej informacji, chociaż mam nadzieję, że pan to też się zdarza. Taki trzymam kciuki, oczywiście się modlę za zdrowie pana prezesa. Ale pan minister nie jest w stanie w tej chwili podejmować żadnych czynności politycznych i wyłączył się całkowicie z polityki. Czyli jest to prawdopodobne, że w kwietniu, że w kampanii samorządowej więcej, nie będzie uczestniczył? Więcej niż prawdopodobne, że nie będzie uczestniczył. Że nie będzie. Kto przejmie w takim razie stery w suwerennej Polsce? Już w tej chwili kierownictwo decyduje, prezydium na czele, którego pracami kieruje pan europoseł Patryk Jaki, ale my oczywiście czekamy na powrót prezesa do zdrowia. Dobrze, jest na tyle ciężko chory, że nie może pełnić teraz swoich obowiązków. Czy jest hospitalizowany? No tego nie mogę ujawniać, ale to jest choroba onkologiczna, bardzo zaawansowana, która wymaga całkowitej oddania, że tak powiem, leczeniu. Z uwagi na pewne dodatkowe czynniki, które zdrowotne są, i pan minister no w tej chwili całkowicie oddaje się kwestiom zdrowotnym i rodziny. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Naszym bardzo, gościem pozdrawiam. Był pan Jacek Ozdoba. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. To był program Fact Life. Zapraszam na następny odcinek. Dziękuję.